Cześć, ludziska, zapraszam na czwarty odcinek z DLC Goblińska Groźba. Przed nami odcinek Przełęcz Orlego Lotu. Tutaj też mamy do zdobycia 175 punktów, 30 punktów od potworów i 2 sekrety standardowo. Amadeus, Pontius and Zoya sought to find a plan for what to do next. Get on with it. We need to find Margaret. Who knows what's being done to her? Amadeus suffered greatly as he pondered the fate of his wife in the hands of the goblins. Okay. With the trine still missing, they would have to find Margaret on their own. Przynajmniej kraina skuta lodem. Oh, fresh, cool air at last. No tak. W brzuchu Bessie byliśmy w poprzednim materiale. King Mies now has a base on Cloudy Isles. Why aren't we there? We're stuck here in the cold looking for stupid metal things. It's for the great machine that will bring down the human towns. Wait. Who goes there? No, cholera, kapnęli się. No, proszę, na starcie tu jeszcze schowali. Jak to cholera zrobić? Patrzcie. Dobra, jak się tak nie da, to standardowy sposób to jest budowa twierdzy. Czy tam wieżyczki. Czekajcie, zaatakujemy ich. Kurde, jaki wytrzymały ten goblin. No najgorsze właśnie to, że większość przedmiotów jest schowanych przed naszym wzrokiem. A jeszcze wiecie co? O właśnie. Czego tam nie możemy złapać? Bez sensu. Spróbujmy w takim razie tam przejść. Aha, czyli tutaj się nie da. O cholera, chyba jakiś mały sekret zdobyłem. To nie taki mały, bo całkiem sporo tu było tego. Mamy 4 punkty do wydania. Może na razie sobie to zostawimy. A szarża? Rycerz biegnący z ogromną prędkością. Rycerz może wbiegać na wrogów i zadawać im rany szarżując. Może też skakać na większej odległości. O! To się przyda. Szarżuj shift. Ok, tylko że shift nie ten co trzeba. Shift. Nie wiem czy da się to zmienić. Ustawienia. Right shift, dobra. Super. A mamy, tu musimy naładować staminę. Ja wiem, czy dalej się skaka. Może troszeczkę. Look at the sign. If we could fly, we could make it to Cloudy Isles. But we need to find Margaret, or they'll kill her. We'd still move faster. This sounds very suspicious to me. Flying without wings or magic, well, just isn't natural. Zobaczcie, bo tutaj widzę jest. Dobra, a tam? A, i tam też jest schowane coś. Kurde, jak pochowali. Po krzakach. Po drzewach. Dobra, może to będzie pierwszy rozdział, w którym znajdziemy wszystkie punkty.
Młot, panie. O cholera, smoki. Jeszcze tego brakowało. Nie, to są chyba te wiwerny. Holy crap. Wiecie co, ja bym chyba... sprawdził, czy możemy się tutaj zaczepić. Shit. Kurde, bajla. Nie spodziewałem się ataku wiwerny, który jeszcze nas atakuje tutaj suplami lodu. Kubaniec. Jeszcze nam zostawił tego. W powietrzu. Tam raczej nic nie ma, chociaż... Dobra, to było do przewidzenia, ale warto było sprawdzić czasami. Coś można znaleźć ukrytego. Dobra, co tu mamy? Jakąś półkę skalną. Okej, to tam nie będziemy szli na razie, bo widzę, że to jest przejście w jedną stronę. Okej, a tutaj co jest w takim razie? Aha, śmierć. A na dole trzy flaszki plus mały sekret. Co tak lata? O cholera. Czekajcie, bo to jest metalowe, to możemy to namagnetyzować. Co pozwoli nam na tutaj... Cholera, to tak nie będzie działać. W ten sposób. Zastanawiam się, jak tutaj. Chyba, że trafimy z tym motem, ale wątpię. Za wysoko. Tu woda jakaś faluje, aaa, moment. Aaa, o to chodzi, dobra. Tak, to w życiu tego nie zdobędę. Ciężki poziom. Ale naprawdę, ten dodatek jest strasznie trudny. Te punkciki są tak pochowane. Zastanawiam, do czego to służy.
Czy to jakoś się tutaj... Aha. Przez łańcuch nie przejdziemy. No a tak można oczywiście wszystkie pozbierać, te trzy, tak? Ale pozostałe to będzie ciężko. Tu jakieś koluchu, ale chyba za to się tak nie da złapać. Ale ma, wiecie co, mam pomysł. A, czekajcie, byśmy... Zrobić sobie pomoc, a ja się da. Nie wiem, czy się tam w to zaczepić. Bo można by to wyciągnąć na góry. Nie, do tego się nie da chytać, niestety. To sobie zbiera. A co dalej z tamtym? O, cholera. Ciekawe. Ciekawe, jak to kurde ograć. Ja pierdziu, jaki z mnie osioł, ty. Wystarczy strzelić strzałem, tylko że wybuchową. A ja do strzały wybuchowej nie mam. No kuźwa, jaki to jest pech. Dobra, także tego przodu nie zdobędziemy. Na górze jeszcze chyba coś jest. Dobra. Się puszczało ten na tą umiejętność, a jest. Dobra. Bo tak, tutaj jeszcze coś jest. Gdzie mój młody jest? Okej, tutaj musimy rzucić cegłę. Cegłę, skrzyneczkę. Pod ten trybik. Generalnie rzecz ujmując, nasza postać potrafi tworzyć
Tylko czego się to odblokowało? Jeszcze nie wszystko. Sorki. Dobra, teraz wszystko. Dobra. A. Okej. Może dźwigi. A to co to się dzieje? Oh shit. Shoot. The door got stuck. What's that rumbly sound? I thought it was your belly. O cholera, co się tutaj nam poruszyło? Golem. Holy crap. Nawet nie dałem mu słowa do powiedzenia. Nie w tą stronę, co to? Aha, a czekajcie, tu jest jeszcze jakaś ta dźwignia. Dlaczego mi kamera nie chce tutaj pokazać? A to, aha, bo to są bomby, dobra. Bomba się na nie przyda. Sekret jest. Czego to nie mogę trafić? No cholera. Tu jeszcze jest... Dobra, to możemy... może też się to przyda. O cholera, czego to się nie chce? Uhuhuhuhu. Nie dobrze wam powiem. Chyba, że tutaj, o. Ale to mi w sumie niewiele pomaga. Shit. Niech nam to nie przeszkadza. Raz. Tam pewnie na górze też coś jest. Shit. O, na górze też coś jeszcze jest. Widzicie? Dobra, więc co, inaczej to zrobimy. Zrobimy sobie tutaj most. Dla mnie takie coś jest najwygodniejsze. Dobra, i teraz sobie tutaj wejdziemy do środka jakoś.
A, zdobyłem poziom, więc de facto mógłbym się wrócić tam i zdobyć te przedmioty, to nie wiem czy się da. Proste. A, dobra. Udało się. Ja sobie tą strzałę wybuchową tam zainwestuję. Chociaż nie wiem, czy się da tam wrócić. Da się wrócić jeszcze. Dobra, to może się cofniemy po ten przedmiot. Bella, le balans. Zawsze skakiwałem na dwa. No tam się chyba już nie da wyjść, ale jeszcze spróbujemy. Chyba się już nie da. Nie da się wrócić. Szkoda. Ale teraz będziemy musieli tu wyjść na z powrotem na górę. Żebyście nie musieli czekać na moje męczarnie. No patrzcie, nie da się tu wyjść. A to troszeczkę można przestawić chyba, nie? No właśnie. Co tuś tu chyba tu musi być na dole. Nie ma nic. Spartuliłem to, dobra, wiem. Tam chyba coś jest na górze. O właśnie. Czekajcie, bo nie mamy z kolei tej postaci, cholera. Niż surfingu, aha. Okej, okay. Wpadam achievement. Wszystko fajnie, tylko że o. A właśnie. Patrzcie, nie da się tu wyjść. Jakie głupota. Tutaj sobie o. Kurde! Co za gość. Ej, kurde, co tu się dzieje? Mam wybuchową strzałę, tylko nie wiem jak ją użyć. Ustawienia.
Rope Queen? Co to jest? Aha. Nie kupiłem tego? Kupiłem. Dodaję do ognicy strzał obrożenia i efekt strefowy. Aha, czy musimy przytrzymać? Ej, co to się tu porobiło? Oho! Ej, moment. Bo tutaj chyba... coś jest. Moment, bo nie wiem właśnie w zasadzie teraz, którędy to mamy przejść. Aha. Dobra. Tam się chyba jako tako nie da przejść. No właśnie. Pytanie, jak to zdobyć, te przedmioty tutaj, jak się tego nie da. A, chyba wiem jak. Dwa się dało, znaczy jeden się dało zebrać, ale co dalej? Czarna magia. A, ciul z tym. I tak wszystkiego nie damy rady zebrać. Warto sprawdzić, co jest, nie? Ale czekajcie, bo chyba opuściłem sekret, to mi się wydaje. To jest jakiś wiatr. Muszę wszystko, kurde, przepada, cholera. Wiecie co? Ja się spóźniłem, bo tutaj leciał ten głaz, on wszystko zniszczył. Także tutaj już tego nie zdobędziemy. Most został zniszczony. Będzie trzeba po prostu poziom powtórzyć jeszcze raz. Niestety. A, to trudno się mówi. Tutaj wieje ten wiatr, tak? Przyblokują. Ale mam pomysł, muszę by zablokować. Takie proste.
What a lovely place. Huh? Hang on. Oh shit. Ciemno tu, cholera. O. Sekret. Dopiero pierwszy. Aha, ja mam tej laski. Cholera jasna. Pomysł, czekajcie, tu trzeba chyba wypuścić strzałę grawitacyjną. Nie wiem, czy to potrzebne jest, czy też nie, ale się może przyda. Ale to będzie nam zawsze to się niszczyło. Okej, okay, czyli możemy sobie bezpiecznie tu stanąć. Rozumiem, dobra, spoko. Cholerka. Trzeba to jakoś pozbierać. Damy radę. Wieżyczka sobie tutaj powstanie i tam dolecimy. Co za wytrzymały typ. Dobra. Ta dźwignia co? Zaprowadzi nas z powrotem? Aha, muszę trzymać to. Mam pomysł, tutaj chyba trzeba użyć tej grawitacyjnej strefy. Hopa, 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 lecimy, lecimy, lecimy. W sumie to nie ma potrzeby lecieć. Teraz tu. Jeszcze raz. Ewentualnie strzał można chyba tutaj. Nie
długi, ciekawy i trudny poziom. O cholera. Aha, to się nam blokuje, dobra. Czego ja się nie mogę złapać tego? Ale to wiecie co, dobra. W zasadzie to nie mam problemu. Chyba. A, jednak jest problem. Bo to nie chce nam podejść. Dlatego się nie chcę złapać, bo to jest głaz. Czekajcie, bo przecież mamy takie coś jak to. I chlas. Ważne, że udało się to być kolejne fragmenty. Teraz sieknijmy jakiegoś tutaj. Poszedł, piździec. Patrzcie, jak to perfidnie się na to ułożyło. Na górze są jeszcze te do zebrania, widzę. Dwie sztuki. Aha. Ciekawe, czy się załapie na to. Dobra, teraz będzie łatwiej. Ale widać, się zatrzymała. Nie, jedzie powolutku. Strasznie, ale jedzie. Las. Na roboty. Tylko teraz pytanie, jak my tam wyjdziemy. Oho. Żebym to kurwa zrobił. Inteligentnie. A, tu jeszcze jedno zostało. Kurde, widzicie. Ale głupota. Nie zauważyłem go.
Cały czas się posuwamy do przodu. Bez czarodziejki to bez szans. Znaczy tej uczniczki. Staram się tutaj pozbierać te wszystkie przedmioty. Niektóre się bardzo ciężko zbiera, no i czas bije, ale... Pozbierać. Nie, tu jeszcze coś będzie. Aha. Dobra, pierwsza sprawa to chyba coś tam pod wodą na pewno jest. Dokładnie, już nie trafiłem. A i tu mamy beczkę. Beczkę zablokujemy sobie to. Dobra. Zapewne. Teraz sobie tutaj. Podesty. I teraz sobie tutaj coś sikniemy. Tak w zasadzie to nie wiem po co mi to drugie. Sobie. No tu jeszcze coś było, patrzcie. A jak się to zniszczyć? Młotem? Czy tego się nie da zniszczyć? Da się, dobra. A to co to jest? Wózeczek do przejeżdżania. Zastanawiam, czy tam coś jest, ale chyba nie. Oh shit. Walka ze smokami. Czekajcie, bo jeszcze jedną tonę zostawiłem, cholera. Skrzynię jedną.
A chyba wiem, gdzie jest już, dobra. O cholera, co to było? Patrzcie. Ja dopiero teraz ginąłem. Aha, to to będzie prosta zagadka jak but. Lód się stopił. Aha, chyba to sobie przestawimy zaraz w drugą stronę. Aha. A tutaj sobie można tak namagnetyzować to. No to akurat nie było bardzo proste. Sekrety przełęczy Orlego Lotu. W zasadzie to chyba tutaj nie wyjdziemy. Na górę, co? Trzeba chyba gnać. Aha. O co tu kurwa chodzi? Jak ja tu mam przeskoczyć? Chyba mam też skakać, jak głupi. Ale co mi to da? Ej, czekajcie, bo tu coś jest. Się nie da obracać. Tu są iskry jakieś lecą. O, i to się tu zaczyna dziać. O cholera, ładnie jaja. Nie ma? Nie wierzę w to. Dobra, ważne, że działa, nie? Cholera. Wyżej. I chyba koniec poziomu, moi drodzy. My się z wami żegnam. Trzymajcie się, hej, hej. A, jeszcze nie. Ja się z wami jeszcze nie żegnam. It's got metal wings. Doesn't look exactly operational. Not yet. Let's see if we can do something about that. Okej. Coś tu zadziałało. O, tu mam jakieś śmigło. Czemu to się nie chce przemocować?
A bo to nie ta strona jest. Dobra. A tutaj co mamy? Oh shit. Co to było? No dobrze, to chyba dali ten. To się przesuwa tam, nie? Na taśmie. No i dobra, pływało się, dobra. Jeszcze to śmigło trzeba jakoś urwać. Na przykład stawiając tutaj. Jak to podnieść? Aha. Uhuhuhuhu. Zagadkę z tym, szczerze powiedziawszy. No czekajcie, może mam tu pomysł. Gdybyśmy postawili tutaj, to się co stanie? Się przestawia cały czas, nie? Znaczy blokuje się to? Dobra, zadziałało. Dawać mi go. Ale nie było takie trudne. Mogło być gorzej. Odlatujemy. Bye bye. Let's set the course towards the legendary Cloudy Isles. I've always wanted to see them. Flying with engineering? This is just unnatural. What's going to stop us from falling to our deaths? Oh, Margaret. Wow, niezłe. Yes, well.